Jeśli ktoś uważał, że sezon 2016 był nieco przydługi, to radzę uzbroić się w cierpliwość, bo z powodu ilości materiału każdy kolejny sezon będzie coraz dłuższy. Mamy sytuację, w której powoli zaczyna nagrywać sam Major, też Kononowicz wrzuca coraz więcej materiału i coraz dłuższego. Rok 2017 zawiera już tyle kontentu, że mimo szczerych chęci zrobienia go w jednym filmie, musiałem podzielić się go na aż dwie części. Z tego powodu, że po prostu nie wyrobiłbym się do piątku z całym tematem. 5 stycznia 2017. Major z usmoloną twarzą udaje obcokrajowca, rozpoczynając w dość zabawny sposób nowy rok na szkolnej. Doszło do mnie wiadomość, że ja jestem rasistą. Szanowni Państwo, kochani moi, jeden napisał w internecie, że jestem rasistą. Nigdy nie byłem i nie będę rasistą. Jestem normalnym Polakiem, Rzeczpospolitą. Mój tatuś od urodzenia i mamusia byli Polakami. Ja jestem. Szanowni Państwo, kochani moi. Nie zaczynaj o rodzicach. Niech Murzyni przyjeżdżają na odpoczynek. W góry, nad morze, wszędzie. Chcę teraz podać rękę dla Murzyna. Dzień dobry. A ty nie będziesz się mnie teraz wstydził? Nie będę, panie Murzynie. Bo to śnieg jest. Dzień dobry panu, panie Murzynie. Widzicie, że witam się z Murzynem. Styczeń 2017. Czas nieokreślony. Na prośbę Kononowicza pojawia się nowy redaktor. Jarosław Andrzejewski. Debiutujący filmem Wjazd na chatę do Kononowicza, który miał być czymś na wzór MTV Cribs. Nazwa tego filmu będzie wypominana przez przewodniczącego jako przyczyna problemów z policją na szkolnej przez najbliższe lata. O, jakieś rosyjskie wojsko! Co tu panowie robią? Bo tu jest ochrona! Wjazd na chatę robimy! O. Proszę się odezwać. Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Robimy wjazd na chatę, czyli będziemy oglądać pana dom, a potem będziemy z panem rozmawiać. Bardzo proszę! A co jest za tymi drzwiami? A tam nie można zaglądać, szanowny panie. Tak, to jest tajne. To jest tajne. No. Czyli nie ma pan tylko? Proszę. Tu jeden pokój. I tam jeszcze jest. Jeszcze jeden pokój, ale... No to proszę mi pokazać. A tam też nie można... Też nie można wejść. To nie można. Dobra, pokażę. W filmie też mamy okazję zobaczyć dodatkowy pokój, który Kononowicz traktuje jako swoje prywatne muzeum młodości. Nie pozwala nic tam ruszyć, niczego tknąć palcem, przez co do dziś z Wojtkiem żyją, śpią, jedzą, piją w jednym malutkim pokoiku, którego chyba każdy kojarzy z każdego filmu. Idziemy? Idziemy dalej, jak te chaty. Dzieła zieleczka. Albo kibelek, ewentualnie. O nie, kibelek to nie. No to łazieneczka czy kibelek? No. No, trochę szpargałów, co? No. Tajna kancelaria. Garbałów. No. No ale co? Wrzucić trzeba z czasem. No. No i bardzo ładnie. Nagraj to, zobacz. Jak małe dziecko był z bratem tam, zobacz. O tam obraz jest. O tutaj jest, już zaraz chwilę. Ojca, mamy i... Ojej, daleka droga. To który ty byłeś, po lewej czy po prawej? A zgadnij. Ja wiem, który. Po ja prawej. Co? Po prawej. Tu pokaż palcem. Nie. Tu? Tak. To taki zdziwiony? Tak. No tamten mniej ogarnięty, ale nie zdziwiony. Oto jest mój brat, Bogumił. Aha, a ty jesteś obok. A ja u mamusi na rękach, a brat u tatusia na rękach. No. A to mój tatuś, święty pamięci Bronisław. A to moja mama, święty pamięci jak była młoda. Niech żyje Polska. Wzięli ślub i... A ci... Co nie robią wełku, nie. Zabija Polaków, to Tusk i? Powinien z nimi, jak nie, to ja napiszę do swoich ludzi,
i no, zrobią tam no, taką no, rakietę, że no, wszystkich no, tych arnuchów no, tych wyrzucą no, ja z Polski. Polska jest dla Polaków, a nie dla jakichś... Niestety, no. A Polaków jest. Musimy wyjść z Unii Europejskiej. Ja nawet mam swoją pieczątkę, wiesz o tym? Pieczątkę czego? Ja prowadzę biura dwa. Trzeba uśmiechać się, tak, no, wyrok jest. 12 stycznia 2017. Suchodolski przeprowadza pucz w Biurze Interwencji Obywatelskich. Przestaje nagrywać z Kononowiczem. Usłyszałem, mam u głowy Kononowicza, tego konfidenta, ile ludzi on sprzedał i po prostu on, już policja go ma dosyć. Sprzedaje non stop. I mówi, że ja jestem pasożytem? Jak ten dom u góry wyglądał, jak ja tu się wprowadziłem? On powinien podziękować mi za to wszystko. Po prostu, on to mój będzie prywatny kanał, który bardzo lubicie oglądać mnie, jak ja się wypowiadam, bo ja bzdurnie mówię o świecie. Jaki ten świat jest, jacy ludzie są, jaki Kononowicz, ten spaślak. Tylko patrzysz, co zeżreć. Ja testuję cały ten wszystko, a on tylko popatrzy się, zakręci się i do kuchni, ja nie widzę już. Tak, jak świnia, pierdol. No, miał świnię i zachowuje się jak świnia. Trzyma Nera, ja wczoraj wypuściłem, tam trzymał świnię, a teraz Nera trzyma. Jakie to jest prawo? On ogółem prawo łamie. To jest prawo? Takiego prawa? Ja ogółem znam prawo. I po prostu nawet policja, dzisiaj moja znajoma dzwoniła na policję, bo list na mnie, jakieś bzdury, wymyśla na dwie kartki, a cztery, list i po prostu, ona jak czytała, to płakała. Ona jest bardzo wspaniała kobieta. On by chciał, nie wiadomo kim on być. On chciał być prezydentem? Śmietników chyba. Prezydent śmietników. Tak powinno nie być. Tak mu. Jak on ogółem święta mi zrobił? Jak ja wszystko wcześniej porobiłem? Nigdy on, jak ja gotowałem, cały wszystko robiłem, on pewnych rzeczy takich nie jadł. Bo po prostu ja pracowałem na kuchni. Wiem jak przyprawić, jak zrobić, żeby to smakowało. Żeby ludzie po prostu byli wdzięczni za te moje posiłki. A on? Ja dałem pieniądze na chleb, żeby tosty, takie też tosty, cały te serem i z kiełbasą. On wczoraj mu dałem, on jeszcze nie kupił. To ja mam pieniądze dawać? Opieka mi płaci ogółem? A pieniądze, on bierze pieniądze. Wy wysyłacie, cały te on zabiera. Ostatnio w tamtym miesiącu wziął pieniądze, wziął ogółem prawie 400 zł i cały te on 100 zł mi dał. A ja za węgiel 160 zapłaciłem, żeby nie było zimno. Jak nawet z Holandii mają przyjechać ludzie sportowym samochodem, mają jedzenie, żeby ja testował. Cały te, tak nie powinno być. Zastanówcie się, jaka osoba jest lepsza do wypowiedzi. Ja po prostu, co mam w głowie, nie ukrywam, od razu mówię, prawdę mówię, a nie fałsz. I proszę ogółem, bo na filmach ogółem wpierdzielają się inne jakieś osoby i wybierają po prostu nasze pomysły, całe te. Tak nie powinno być. Po prostu ja nie będę współpracował z Kononowiczem, ja będę mam swój kanał i wszyscy ogółem czekają na nowe filmy właśnie ze mną, z majorem Suchodolskim. Major to jest major, to jest dopiero major. Major to się tam się doli, tam robi się porządek z takimi osobami, którzy są niepotrzebni na tym świecie. Dziękuję. Od tej chwili Meksykano jest redaktorem Konona, a niemiecki majora. Choć ten podział będzie bardzo luźny i długo się nie utrzyma. Zaczyna się wypominanie każdej złotówki. 13 stycznia 2017. Wywiad nowego redaktora Meksykano z Kononowiczem. Materiał ten potwierdza informację, jakoby Krzysztof osobiście nadał Andrzejewskiemu pseudonim Meksykano. Dobry, panie redaktorze. Jak? Meksyko. Już się przypomniało, jak się nazywam. Jak on się nazywa. No, sam pan dał tu ksywę dla mnie. No, pan redaktor Meksyko. I tak jest. Bardzo proszę o zadawanie pytań dla mnie. Czekam od A do Z. Poruszany jest temat wysłanych produktów, paczek, co później okaże się dosyć istotne. Widzowie chcą nadal, żeby pan testował produkty, które panu wysyłali. Przez widzów, czy pan się na to zgodzi? Bo jeżeli pan się na to zgodzi, no to zaczną panu wysyłać na pana adres. Już mogę odpowiadać? Szanowny panie redaktorze Meksyko i szanowni państwo, nadal proszę wysyłać te produkty, tak jak wysyłaliście na mój adres. Kononowicz Krzysztof, ulica Szkolna 17. Jest też diss na właściciela kanału Filmiki z Humorkiem, który istnieje do dziś. Co pan sądzi o stronie Filmiki z Humorkiem? Szanowny panie, kochanie moi, chcę się zwrócić do tego pana, bo nie chcę obrazić jego, ale panie X, bo nie wiem jak pan się nazywa, to nazywa pana X-em, a żeby pan przestał to robić jak najprędzej, jak najszybciej, bo dlatego, mówię panu szczerze, X-ie, że
tyle, co masz pan oglądalności. 3591 filmów pan skradł, moich i Łodko Suchodolskiego i Krzysztofa Niemińskiego i tu nowego mojego redaktora, pana z Meksyku, Meksykano, proszę pana, to proszę pana, ja pan tak panu. To jest nieładne, to jest brzydko, to jest, może powiedzieć, że no, tak jak złodziej robi. Do kieszeni lezie, bierze pieniądze i kradnie swoje. A kraść nie można, to jest karalne, proszę pana. Jarosław Meksykano Andrzejewski. Znany także jako Czarny, Menel, Pedro, to pseudonim z wojska akurat, albo Azerbejdżano, Watykano, Alkoholikano, Uryniano, Warszawiano, Zodiakano i w ogóle to człowiek z końcówką Anu. Redaktor ulicy Szkolnej 17 w latach 2017-2018 oraz ponownie od roku 2019. Redaktor naczelny telewizji Mexico TV. Białostocki biznesmen, doświadczony reżyser, najwybitniejszy polski filmowiec od czasów Wajdy. Mieszkaniec domu na ulicy Świętego Andrzeja Boboli 10, to tak mniej więcej ulicę dalej od Szkolnej. I właśnie dzięki tej bliskości, ma około 4 minuty drogi do Szkolnej, to sąsiedztwo zapewniło mu możliwość bieżącego nagrywania niecodziennych przygód życia codziennego Konona i Majora. Syn Olgierda i Barbary Andrzejewskiej, uczestnik walk białostockiej wojny domowej, wybitny podróżnik. Jarosław Andrzejewski urodził się w 1976 roku, prawdopodobnie w Białymstoku. Nie wiadomo nic o jego młodości do czasu poboru wojskowego, gdzie odsłużył jako saper. Dawniej w przerwach między maratonami z Żuberkiem i kręceniem materiałów z przewodniczącym, Meksykano dorabiał dorywczo na budowie. Dziś obecnie jest pełnoetatowym youtuberem i na budowie się nie pojawia, bo nie ma po co. W świecie Biura Interwencji Obywatelskich Jarosław pojawił się na przełomie stycznia 2017 roku, dokonując wjazdu na chatę Kononowicza. Po krótkim czasie zastąpił wysłużonego, zasłużonego i zastmatyzowanego redaktora Krzysztofa Niemieckiego. Nagrywa przygody naszych ulubieńców do dnia dzisiejszego. W czasie jego reżyserowania miało miejsce najwięcej afer, m.in. płotowa czy antyfanowska. Przez ponad rok na stanowisku redaktora Andrzejewski sfilmował kultowe i najsłynniejsze afery. Do dziś wielu fanów Szkolnej uważa jego rządy za najlepszy czas uniwersum. Postać dość kontrowersyjna, przez jednych lubiana, a innych nienawidzona. 28 stycznia 2017. Otwieranie kiszonych śledzi ze Szwecji. Tutaj chyba na jakiś czas kończy się era niemieckiego i na dobre rozpoczyna się monopol Meksykano. Ej, już uciekał daleko. Otwieraj. No otwieraj. Co? Kurwa. Idź ty. No otwieraj. Major, otwieraj. Panie Kononowi, proszę otwierać. Co? Co? Za tłusty jesteś? No już teraz taki sap. No to całe, to ja całego nie będę jadł. To tylko ugryźć wystarczy. O, ten kawałek. Szynka. Olki to pyszne. Kurwa, odważny on. Takie pyszne, że to nie może przejść. To należy wejść kawałek. Kawałek tylko. Kurwa, flaki, nie flaki tu. No to właśnie ja flaka zjadł. Ja flaki jem. To właśnie flaczek był. No smacznego. Oj, ja lepszy, chociaż nie ma pan Kononowicz odwagi. Cienki bolek. Przepraszam bardzo, ale to nie dla mnie jedzenie. To jest
Po! O, smacznego! To jest dopiero! To jest bardzo dobre chyba! Po. 30 stycznia 2017. Mobs, dowiedziawszy się o ilościach paczek i pieniędzy płynących na szkolną, stwierdza, że ta pomoc, którą dotychczas udzielał Kononowiczowi Suchodolskiemu, powinna zostać przekazana do osób w dużo trudniejszej sytuacji życiowej. Jednak decyzja ta spotkała się z ogromnym oburzeniem mieszkańców Pałacu Białostockiego. Dobry, dzień dobry, panie Wojtku. Dobry. Bieda, panie Wojtku. No bieda. Nie ma go bieda. Co dla Mobs obchodzi, że my ogółem dostajemy węgiel, jak oni na węgiel jest od nas? Czy franie nowo ktoś z Polski kupił i żebyśmy ubrali? Ja, no, a nie, 40 lat ma rdza. Ile razy robiliśmy ją? Ile razy? A co, paczek? Co? Ma gula? Ten Bartek ma gula, że dostajemy takie paczki, że głodny jest? Może głodny? To niech biurko swoje gryzie. Nie gryzie, masz rację, panie Wojtku. Szanowni państwo, kochani moi, apeluję do was i zaraz pokażę pismo, co napisało do mnie Mobsik. Ja bardzo proszę płacać o położenie, zapłacenie wody, bo nie chcę pomóc. Tak. Ludzie sami zobaczą, że dobrze, że dwa razy przywieźli nam węgiel. To jeszcze mam, mam takie... Nie było ci w nogi zimno? Było. No. A to było zimno? No, właśnie, zakontuzowana noga mam. Pokaż nogę, pokaż Wojtek, śmiało, nie bój się. Do kamery podać. Odmrożona była. Krew leci, krew leci. Dobrze kupiłem do psikania całe te. Odczeję to! Ja nie znałem węgla! Nie to nie stawać! A teraz jest to pokazane pismo! Co na mnie napisali? Mops, on się nadaje. Co to w nim rządzi? Jedne pismo pokazuję na razie. Straszyła mnie nawet ta pani, co tu jest podpisane, że ja będę pociągnięty do odpowiedzialności karnej sądowej. Jak jej nazwisko i imię pokażę na YouTubie. I to wszystko przez paczki widzów. Przez paczki widzów, to drugie pismo. Pani, to widzieliście, co się dzieje. Czy Mops by dał? U mnie ręka była ta prawa odmrożona, żeby nie moja, Wojtek, po tobie. To ja widziałem. Żeby nie moja adresa. Kremel mi szmarował, ja bym lekki nie miał tej nawet. Już nie płacz. Ale chodziłem do niebieskiego. No tak samo to z nogą. Tak. Często, że nie mam węgla, nie mam nic, tylko to drzewo. Ale jak zobaczyli, że pan masz węgiel, to już nie chcą dać pieniędzy. To nie chcą dać pieniędzy, bo... Ale to są dary, ale to są dary od ludzi. Tak, to są wasze kochane dary. Wasze za to serdecznie. Czy pan, czy Mobs by dał ten węgiel? O, takiego mała dałby, o, ja pokażę. My ogółem takiego mała. Ja pisałem, a ja wcześniej dobrze miałem trochę pieniędzy z tego mopru dostałem. To... Jeszcze tego węgla, co nam nie przywieźli, to ogółem 160 zł. I nie napisane było. Nie przyznali! O, masz! Panie Kononowicz, ja wiem, oni czekają na naszą śmierć, żeby mieć spokój. Chyba! I właśnie nie dam. I osiągnąć, wiesz co? Naszą posiadłość. Dla spotęgowania efektu ukazywana jest zabandażowana noga majora, jakoby odmrożona przez brak węgla i schorowana przez ogólną biedę. Prawda była niestety nieco inna. Major podczas jednej z sesji wciągania rozpuszczalnika z reklamówki po osiągnięciu stanu oszołomienia wylał nitro prosto na swoją nogę. Jeśli zaś chodzi o problemy z ilością węgla, występowały one przede wszystkim dlatego, że na szkolnej węgiel palił się 24 godziny na dobę. Pozwólcie, że nieco bardziej to wytłumaczę. Normalna pracująca osoba wstaje rano, idzie do pracy, wraca około 16:30 i rozpala w piecu. Pali maksymalnie do 24:00, po czym dokłada nieco więcej na noc i idzie spać. Oczywiście po to, żeby rano wstać do pracy. Przez czas dojazdu i powrotu ciepło zapewniają mu środki podróży, takie jak komunikacja miejska czy własny samochód. Natomiast przez 8 roboczych godzin ciepełko pracowników opłaca pracodawca. Nasi kochani bezrobotni z wyboru siedzą jednak cały czas w domu. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. I oczywiście palą na okrągło. Biorąc pod uwagę, że sezon grzewczy trwa, no lekko licząc 5 miesięcy. Szkolna potrzebuje ponad 1,5 razy więcej węgla niż ludzie pracujący, dlatego nie ma co płakać i żądać od Mopsu, bo z własnego wyboru mają mniej pieniędzy, a większe potrzeby w porównaniu do ludzi pracujących.
Oczywiście mogliby ograniczyć te koszty, zachowując się jak większość osób o podobnym im statusie. Czyli spędzając bezrobotny czas zimą w centrach handlowych czy komunikacji miejskiej. Ale mam wrażenie, że są na to już zbyt leniwi, a zresztą przyzwyczaili się, że wystarczy długo popłakać przed kamerą i tak dostaną wszystko za darmo. 12 marca 2017. Roznegliżowany Kononowicz tańczy, a następnie odbywa się ognisko. Co jak co, ale chłopakom faktycznie nie można zarzucić niszczenia przyrody, bo zbierają suche gałęzie, głównie leżące na ziemi, a nie rwą żywych z drzew. Dawaj, 3-4 Wojtek! No jaga? No? Jaga! Jaga! Jagiellonia! Białystok! Białystok! Jaga! Jagiellonia! 23 marca 2017. Przeddzień afery widzowskiej. Widać na nim, jak Kononowicz z profesorem Tomaszem sobie używają i każą majorowi wyłączyć kamerę. Warto zwrócić uwagę, że Suchodolski stawia kolejny krok w drodze do niezależności. No takiej częściowej niezależności. Zaczyna nagrywać sam. Afera widzowska. List od mecenasa z Piaseczna rozwściecza Krzysztofa Kononowicza. Widzowie zaczynają kreować sytuację w uniwersum, sprawiając, że serial staje się interaktywny. Bardzo proste zarzutki mają niesamowity efekt i skutecznie skłócają postacie między sobą. Nie mecenasie, nie bębenie, nie żerłaku, z Piaseczna, tam tylko są krwi, tam są tylko dojania, tak jak tu siedzi twój człowiek. Który tylko myśli o wioskach! Zamknij to dupę, który razem z tobą chce dać baby! Tylko! Twój kanał powinien być skasowany dawno już! Za takie kura, co ty... Dziękuję rozumiem. Tobie! Do majora! Że napisałeś u mnie bęben i że ja źle! A czy ty się zajmiałeś się, że on narkotyki wącha? Że on wącha rozpuszczalniki, trawkę i tak dalej? O, trawkę. Wszystko dwa. Ja nic nie... Zajmij się mecenacku tym. Bo jak nie, to będziesz stolony ze stanowiska. I to prędko. Ja wiem, kto jest... kto prezesem... Dostałem właśnie... Będzie... Kto prezesem jest całych mecenatów w Warszawie. Ja skieruję ten... Zrobię ksero. I skieruję do prezesa. Teraz. Skieruję. 18 kwietnia 2017. Wuwunio wrzuca na Instagramie to zdjęcie i wszyscy zacierają ręce. Wuwu, jak nazywa go major Suchodolski. Czyli Wuwunio, Marcin Sprusiński, redaktor prowadzący telewizję internetową Pal Hajs TV. Specjalnością tego kanału są występy raperskie Tedego, członków ekipy Wielkiej O oraz internetowych celebrytów, takich jak Tiger Bonzo, Bonus BGC, Body Christ, Daniel Magical. Odwiedził Pałac Prezydencki na przełomie marca i kwietnia 2017 w celu przeprowadzenia wywiadu z prezydentem i majorem. Wywiad odbył się i został umieszczony na YouTube. Jednak jakiś czas po odwiedzinach na kanale majora Suchodolskiego pojawił się film o tytule Major pocisnął WW, na którym to wiceprzewodniczący w wulgarnych słowach wypowiada się o Wuwuniu, jakoby ten był częścią rowerową i frajerem. Fantazjował tam również o kopulacji z jego piękną narzeczoną Luizą. Potem sprawa ucichła, Wojtek przeprosił Luizę i Wuwunia, gdyż okazało się, że to ktoś podszywał się pod nich. Prawdopodobnie jakiś gość dzwonił do majora, przedstawiał się jako Wuwunio i go wyzywał. Do tej gry dołączył kanał Całe Te Talk Show, którego właściciel również zadzwonił do majora i znów podał się, że jest Wuwuniem. Halo. No co? Witam, pan major? Tak. Witam, Wuwunio z tej strony. Kojarzy pan, byliśmy u pana, robiliśmy wywiad z państwem. No ja wiem, w tamtym roku. No w tamtym roku. W tamtym roku zrobiliśmy film na wiosnę, a za parę dni pojawił się taki filmik.
który był pan autorem. Pamięta pan, co na tym filmiku pan mówił? Ja wiem, pamiętam. Pamięta pan doskonale, no ja też pamiętam. Gdyż krąży on w internecie wszędzie. Więc panie majorze, dlatego mam dla pana ultimatum, że tak powiem. W ciągu pół godziny rzuci pan film na YouTube'a swojego. Z przeprosinami odnośnie zajścia. Z przeprosinami dla Luizy. Ewentualnie w innym wypadku niestety będziemy musieli zgłosić to do prokuratury w poniedziałek. Wie, no można molestować. Zgłaszajcie, ja mam też dobrych prawników. Wie pan, jak pan chce, to możemy spotkać się w sądzie, ale wie pan, dowód jest ewidentny. No niestety akurat z tego pana nie wybronią, więc nie ma nam się koncepcji. Chcielibyśmy, aby pan moją narzeczoną przeprosił, no. Zróbmy to jak ludzie cywilizowani, bo ja też nie lubię takich sytuacji. Proszę pana, jest to molestowanie werbalne. Też nie chciałbym pana pociągać na drogę sądową. Wie pan, wrzucić do internetu to jest bardzo łatwo, że... Ja wiem, ja że potem to krąży w internecie i potem są konsekwencje. To ja nagram zaraz. Bardzo bym prosił. Bo wie pan, no to pan, no... No niech pan, no nie wiem, ta sytuacja po prostu nie powinna w ogóle mieć miejsca, wie pan. To jest dobra, po prostu ja muszę nagrać, już. To dzięki wielkie, że się dogadaliśmy. No na razie. Do powodzenia, życzę. Dzięki wielkie za pomoc. Taką wersję potwierdza moja rozmowa z Wuwuniem, którą przeprowadziłem na afterparty po kinowej premierze jego filmu Palhajs w Palhajsie. Z tego miejsca pragnę przeprosić za tragiczną wartość dokumentalną mojego filmu o konflikcie Major Wuwunio. Jest on chyba najlepszym przykładem tego, że aby dobrze rozumieć uniwersum, trzeba je studiować całościowo, chronologicznie, a nie badać wyrywkowo. Tak czy inaczej, summa summarum, Major już nigdy nie uwierzył, jak ktoś go wyzywał, podając się za Wuwunia. 23 kwietnia 2017. Kononowicz w kebabowni. Szkolna osiągnęła taki stopień zamożności, że bohaterowie zaczęli stołować się na mieście. Przypomnę, że jeszcze niedawno stali na stanowisku, iż są w tragicznej biedzie i miejski ośrodek pomocy w rodzinie powinien ich dalej dotować, bo inaczej, no, umrą z głodu. 7 maja 2017. Kononowicz przynieje w McDonaldzie. Film miał chyba z milion wyświetleń, zanim spadł z rowerka razem z kanałem Meksyka. W owym czasie Andrzejewski był już redaktorem z monopolem na Kononowicza. Film z Maka to całkiem ciekawa przeplatanka emocji. Czasem jest przezabawny, ale również fragmentami czujemy mocne zażenowanie, wczuwając się w biednych pracowników McDonalda, którzy mimo swej woli są nagrywani i jeszcze nie wiedzą, że trafią do wielkiego internetowego show. Niech pani pomoże dla pana. Na miejscu. Na miejscu. Gotówku. Gotówku. No i teraz. Z tych burgerów jest do wyboru. I się pojawi od razu, jak pan kliknie, możliwość. A gdzie kliknąć? A to którego burgera pan chce zależeć? Aha, którego chcemy, tak? Tak. Te można edytować. Tam takim widziałem za 29 zł. To było opakowanie różne. No to na przykład który z tych dwóch? To one są największe i tam jeszcze można dać mięso, to będzie jeszcze. No to jak? Ten ma więcej warzyw, ten mniej warzyw. Kto więcej warzyw? No to proszę. Co? Już będzie? No to zaraz będzie pan dodawał składniki, które pan... Składniki jeszcze pan... Musisz dodać składniki, które chcesz. Plusikami się dodaje, minusami odejmuje. A tutaj jest cena. Proszę. Bóra plusikami. Pomidorki. Pomidorki. Serek. Cebulka. Bekon. Papryczki nie. Będę dał ostre. To jest sałatka odkrojona. Może być. No i wszystko. No i... Nie. Tu zastosuj. Tu? Tak. O tu? Tak, zastosuj. No i już. I wszystko. Gotowe. Macie się jeszcze. Tak. Tak. 11 maja 2017. Krzysztof maluje łazienkę. Pierwsze kuszenie Majora. Ja kupił rozpuszczalnik w jednym butelce, w drugiej. I po prostu przyniósł butelkę w rozpuszczalniku, postawił na stół. Po co on stawia? Kusi? Nie. Do czegoś, co on mówi, że a ja mówię, ja tego nie robiłem nigdy w życiu i nie będę tego robił. On wygaduje, że ja kleję wącham, rozpuszczalniki wącham,
aż mi po prostu sam przyszedł. Całe te, jak malował, całe te, telepało go. Jak się maluje, się robi się remont, to ogółem się otwiera okna. A to jego biuro. Wszystko. Całe to właśnie jest. 12 maja 2017. Premiera Palhais TV z Kononowiczem i Majorem. Wywiad pełen perełek. Moim zdaniem materiał obowiązkowy do obejrzenia. Sam po obejrzeniu stałem się w ogóle widzem i fanem Wuwunia. Obejrzałem chyba wszystkie jego palhajsy. 19 maja 2017. Major disuje Wuwu. Czyli zaczyna się ta cała telenowela, o której wcześniej wspomniałem. 7 czerwca 2017. Na początek miesiąca sprzeczka małżeńska i płacz. Byłem, ja odebrałem tą paczkę i chciałem zareklamować, no, szampon cudowny, bardzo erotyczny. Smacznego! Widzi pan, jaki pan Krzysztof jest cudowny? Mówię, że nie masz nagrywać! No, nie! Tylko wszystko ja! Się nadajesz. Dla ciebie tylko gotować, święta robić i już. I skarżyć się potrafisz. To jest prawda. Ty płaczesz. Kto choroszy? Ty zachowujesz się jak nienormalny. Kto choroszy? To właśnie cały Krzysztof jest. Płacze. Czego ty płakać? To nie widziałeś, że ja będę nagrywał? Ludzie znów będą narzekać, już tego filmu nie będę chyba wrzucał. Znów korzystając z możliwości, chciałem podziękować właścicielowi kanału Major Suchy Fan, który prowadzi genialną serię o kłótniach małżeńskich na szkolnej. Polecam, naprawdę warto. 15 czerwca 2017. Kononowicz chce sprzedać swojego Opla za jedyne okazyjne 7 tysięcy złotych. Ale jeżeli chcemy na remont mieszkania, to muszę ją sprzedać, muszę ją pozbyć się, a zobaczyć, czy będę kupować opalastra, czy zostanę na razie przy samochodzie Lublinie tylko. Jakieś właściwości na temat tego Oplastry? Ona jest na chodzie, wszystko odpala, tylko trzeba zaleć paliwo, zrobić hamulce, bo dowód jest zabrany. Z tego powodu, że... O Jezu. Kurczę. Wyskoczyło z nim sterko. 2 lipca 2017. Kononowicz pokazuje swoją książeczkę przynależności do partii i mówi o Solidarności. Faktycznie, żeby nie było, dokument jest autentyczny. I nic w tym dziwnego. Do Solidarności zapisywały się całe masy. Związek miał milionowe ilości członków i nikt tak naprawdę zbytnio nie weryfikował przyjmowania kandydatów. Po prostu to był masowy ruch. I to, że się było szeregowym członkiem Solidarności, no nie jest żadnym większym osiągnięciem. 14 lipca 2017. Afera Terkowa. Dalej nie będę pokazywać już listu, bo już raz był pokazywany. Tylko chcę odnieść się. Tomaszku! Trelka! Zbysława Śląskiego! Coś chciałem pokazać tobie! Spójrz! Teraz, na jedne rzeczy. Tu. Był kiedyś taki film Ogon macha psem. W uniwersum zaczyna dziać się mniej więcej podobnie. Kolejny raz widzowie skutecznie szczują Kononowicza fejkowym listem na zupełnie niewinnego człowieka. Tym razem ofiarą padł Tomasz Terka, dość nieśmiały i specyficzny vloger z Wodzisławia Śląskiego, którego Wykop i Karaczan wkręcały już naprawdę w różne afery. Z tego co wiem, około chyba rok temu próbowali go wkręcić w sprawstwo o morderstwo, że zamordował jakąś dziewczynę. I do tego stopnia skutecznie to robili, że policja Terce wbiła na chatę i przesłuchiwała go na tą okoliczność jako podejrzanego. Terka jest w miarę normalnym, no, takim przeciętnym facetem pracującym w McDonaldzie na nockach. Mu dobrze jest, jak jest. Nosiłem się z zamiarem odczytania całości treści tego fejkowego listu, aby
zrobić to bardziej zrozumiale niż Krzysiek, bo Krzysiek no, czyta to jak czyta. Jednakże postanowiłem zrezygnować z tego pomysłu, gdyż w połowie mniej więcej czytania przeszła mi przez głowę myśl, że najprawdopodobniej na następnym lajcie wycinek z tego jakże szkalującego Krzyśka i jego rodzinę listu będzie leciał w donatach na okrągło. Więc wybaczcie, ale dam tylko tekst. Kononowicz przyrzekł przed Bogiem egzekucję terki, jednak jak widać prezydent nawet Boga się nie boi i groźby nie spełnił. Minęły prawie dwa lata. 23 lipca 2017. Wykład majora o płaskiej ziemi. Klasyk. No, ja byłem na księżycu, prawie, i po prostu księżyc patrzył na ziemię. Ale ziemia, czy jest płaska? No, czy jest stół płaski? Ale ziemia, czy jest płaska? I po prostu ja chciałbym się na ten temat wypowiedzieć, bo ja nie jestem historykiem, bo ja byłem tam, i jestem tutaj, i po prostu i pewne rzeczy, no, świat nauczył mnie. I po prostu chciałem wam powiedzieć, że zastanówcie się, czy jest ziemia okrągła. Ja myślę, że jest pół okrągła, a nie, to musi być, ona musi się przewracać, musi mieć oś jakąś. A jaką oś? Ja nie wiem, od słonia? Nie wiem, od... Czy to wzięło pani? Proszę, kobiet, nie. A czemu? Czy to, a kobiety się nie kocha? Przepraszam, tak tu, ciężko. A czemu? To, kurde. Tak, tak. No, to ty, ja chciałem przytulić do ciebie. Jo? No to ty ją kochasz bardzo. Będzie, wiesz co? Trochę kulturki. No, kulturki? Tak. Ale dlaczego tą kobietę przyprowadzasz? To jest twoja kobieta. Przepraszam bardzo. Przepraszam, a mnie nie obrażasz. Obrażasz? Tak. Jak ty ją przyprowadzasz? No, jak ty idziesz z nią do tego pokoju? 6 sierpnia 2017 roku. Legendarna afera stolcowa. Kononowicz chciał wyrzucić Suchodolskiego z domu, ale w jakiś przedziwny sposób ich kłótnia przerodziła się w wyliczenie sobie, kto kiedy ile razy popuścił w spodnie. Jak za co? Powiedz prawdę za co? Co za co? A co ty nagadałeś na mnie? Że ja narkoman jestem jakiś kwa i nie wiadomo co, że majtki nałem, kurwa, że... Jak ja byłem w szpitalu i chcesz mnie do Choroszczy wysłać. Ciekawe za co? Jak ja trzeźwy jestem. Za narkomanię. Panie, a ty kurwa powinieneś dawno się leczyć. Za narkomanię, ja to nie leczę, to tak. Tak, za narkomanię, o, jako narkomanię. Tak. Jak ja trzeźwy jestem. O, wczoraj piwo wypiłem. Narkomanię? Przyszedłeś, co z ust jechało? Nic nie jechało. Nic nie jechało? Nie. Nie? A co ty kurwa, masz w majtki kurwa, ile razy się zrałeś? To nieprawda? Nie. Co nieprawda to jest, tak? To jest nieprawda. Jak nie? To jest nieprawda. Jak nieprawda? A ty się nie zrałeś? Ja tylko raz w życiu musiałem twaroszek zjeść albo kwaśne mleko. Raz. No pewnie, że raz, a ty non stop kurwa waliłeś. Od Tereski wracałeś kurwa. Wziąłeś całe te i kurwa napdoliłeś w mach. Bramkę otwierałeś kurwa i nawaliłeś, kurwa, śmierdziało. Z nerwów. Tak, z nerwów. A z czego? Widzicie? Sam ogółem powiedział, że wyrzucił mnie z domu i bardzo mu dziękuję. I po prostu 4-8 to mi oddaj, tamto na kurwa tyle wydałem. Ludzie powiedzieli, że ty mnie powinieneś chaty płacić. 18 sierpnia 2017. Gryl Boży, na którym Meksikano miał wyjebane i chodził po dachu. A nie, guzik, ja nie mogę. E! Pani stanu czy nie? Meksykano! Meksykano! Jestem cały zdrowy. Ja zaraz cię... Meksykano! Meksyko! Jestem cały zdrowy. Kurwa, ja zaraz cię zdrowy. Chcesz zdjąć? Idę zjeść spokojnie. Nie mogę pan. Oni zjeść. Ale o księżycu, jak on sobie o kosie wie, o babcie. No weź, już? Co tam? Ty się odjedna krzesłem powiedzmy. No to chodź po mnie. Ciebie? Yeah.
Okej. Okej, okej. I wszystkich was pozdrawiam. Noc z 18 na 19 sierpnia 2017. Mariusz Chodor z koleżkami rozpoczyna aferę kartkową. Kononowicz z majorem grożą mu śmiercią, a Meksykano rozbija butelkę. Szanowni państwo, kochani moi, widzieliśmy my moją przyjaciółką, tam dalej, czarny samochód, widziała nas przyjaciółka, przejeżdżał moją ulicą, to kartki. Rozrzucone. To po co to robić? Jaki to ma cel? To pomóż pośpierać, co? Jaki to ma cel? Nie, ja czytam. Jaki to ma cel? Beczka, pomóż pośpierać, co? Daj, major. Dawaj. Aferę zrobić? Sprychy. Aferę zrobić? Major gej. Ja tam przyjadę. Przyjadę, bez kitu, jestem na wizji. Maciek, już mnie obrażał. Ciebie obrażał ktoś i ja tam przyjadę, nie podarę sobie. Przysięgam Bogu Wszechmogącemu za te kartki, co tu prawie dziś rozrzuciłeś. Ja mam świadków, wiem, kto to robisz. Wiem, kto to robi. Pamiętaj, Mariuszku, prawie jutro będziesz zjebany. Jutro może nie, bo nie zdążymy. Nie, zdążymy. Nie, zdążymy. Ja pojadę na gapę. 19 sierpnia 2017. Mateusz Kupiec pisze list, grożąc karą pozbawienia wolności do lat 25 za śmieci na podwórku. Szanowni panowie, w związku z licznymi skargami mieszkańców Białegostoku zostałem zmuszony państwu poinformować, że jeżeli państwo nie usprzątną swojej posesji w ciągu 7 dni roboty, to zostanie zawiedzony prokuratura okręgowa, więc z powodu zakażenia epidemiologicznego chciałbym jednak rozwiązać sprawę polubownie, w związku z czym przesuję panu ostrzeżenie, aby państwo posprzątali ten teren przy ulicy Szkolnej Cieny. Po 7 dniach roboczy przyjdzie specjalna komisja, która oceni państwa pracę, niewywiązanie się z powyższego zalecenia, grozi pozbawienia wolności na okres 25 lat. Życzę owocnego spotkania. Z poważaniem, mecenas. Śmiechomarte! Kupiec. Szanowny panie Mateuszu Kupiec. Chcę powiedzieć tak. To nie posprzątane? Pokoszone? Czysto jest? Przyjedź pan się do mnie na posesję i pan zobaczysz, jak posesja się robi coraz piękniejsza, coraz fajniejsza. I afera gejowska, którą rozpoczął Gracjan Wahadełko z Kent. Dla pana Gracjana Wahadełki z Kent. Wspaniały kalendarz. Dziękuję bardzo. Ten znak coś oznacza. Panie Gracjanie, po pierwsze, za ten znak pan będzie pociągnięty do odpowiedzi karny sądowej, bo to jest artykuł. Zajdzie panu KK, kresu karnego, od razu, bo to jest oszczerstwo, pomawianie. Nigdy, od razu mówię panu, Gracjanie Wahadełki, że nigdy my, ja swoim przecież Wojciechem Przewodowskim, nigdy nie macamy się nic. Nic! Ani seksu nie żywamy nic. To jest tylko, jak tak powiem, mój przyjaciel, dobry, i ja mu udostępniłem mieszkanie, bo on jest bezrobotny, bezdomny człowiek. Jaki bezdomny? Teraz masz mieszkanie. Ja mieszkałem, mogę mieszkać wszędzie w domu domów jest. Bezdomny. Po co to takie rzeczy? Ja tego nie będę wrzucał. I szanowny panie. Jak będziesz tak gadał, to ja będę gadał, co ty ogólnie w życiu robiłeś. Mój przyjaciel, bardzo porządny człowiek, bardzo uczciwy, bardzo godny ze mną mieszkać, a ja. Jakby ktoś jeszcze nie załapał, Mariusz Kupiec to oczywiście dosyć znany i lubiany Tiger Bonzo, najsłynniejszy haker internetu, za którego, no, znów ktoś się podał, tak samo jak za Terkę. Ten przykład potwierdza coraz większą interaktywność serialu i fakt, że widzowie z dużą łatwością w tym czasie manipulują majorem i kononem. 23 sierpnia 2017. Drama Boża. Major chce się wyprowadzić, bo Kononowicz, wielki prezydent, w jego urodziny niszczy go. Pierwszy raz major stosuje szantaż emocjonalny pod postacią groźby wyprowadzki. No, dzień dobry. Właśnie chciałem wam pokazać. Właśnie samego rana powiedział, że wszystko w porządku, całe te i snów wymyśla, nie wiadomo co. Po prostu powiedziałem. Zabieram swoje dwa manatki, wszystko zabieram, pierdalam stąd. Po prostu ja nie chcę. O, jest wielki prezydent. On na moje urodziny niszczy mnie. To jest osoba odpowiedzialna? Chyba nie. Wszystko już te żółty worek pójdzie do śmieci. Bo to co chodziłem w domu, to wszystko, a resztę pozabieram i po prostu
nie będzie mnie tutaj. Jestem ogółem zadowolony. Dopiero ja odżyję na tym świecie, dopiero. I dziękuję. Między 23 a 25 sierpnia major ukrywał się przed komisją alkoholową. Major miał się zgłosić na komisję, ale jak się go nie wynali. Ale to jest głupi człowiek, bo poszedłby wcześniej na komisję, porozmawiałby tylko i by normalnie chodził. A on ukrywa się. Dla ukrywania to jest tylko to, ja mówię. Bo jak ktoś się ukrywa, to daje dowód, że on taki jest. Daje dla lekarza, dla komisji, że on coś robi. Nie konkretnego robi. I mogą ja go zabrać. A Kononowicz rano wyjechał do Warszawy załatwiać swoje osobiste oraz dla całego państwa polskiego ważne.